Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jest godzina 4:50. Jedziemy na spotkanie z samochodem, który jedzie z gołębiami tutaj do nas, do Czerska, tam gdzie wczoraj byliśmy. Kolegi Sebastiana stoi tam na ten plac przed tymi gołębnikami. Kolega z WG Mazury, on też się nazywa Wojciech, od Wojciecha Ziobroniewicza i Sylwestra. Oni jadą tam wypuścić gołębie. Zobaczmy, tutaj warunki akurat mamy takie, że jest duża mgła, tak jak to widzimy tutaj za oknami samochodu, ale proszę się nie martwić, tej mgły tam tak dalej nie ma, gdyż mgła się bierze stąd, że po prawej stronie mamy takie ogromne tutaj łąki i one są zawilgocone. Tutaj zawsze rano jest taka mgła. Tam dalej zaraz, jak będziemy jechać, zobaczymy już pod Czerskiem, tej mgły nie będzie. Jest jeszcze, widzimy, ciemno, jest tylko, tak jak mówię, godzina 4:50. Oni tam na tą piątą, około 5:15 zajadą. Gołębie będą miały możliwość przez kilka godzin, no nie wiem, ile oni, o której planują wypuścić, ale myślę, że tą godzinę, dwie co najmniej będą tam stały. Za chwilkę będziemy już na miejscu. O, i widzimy, minęliśmy już tutaj ten teren, gdzie były te mgły, a teraz jesteśmy w miejscowości Czarna Woda. Do Czerska mamy tylko 10 km. A tutaj zobaczmy, tej mgły po prostu nie ma. Tam akurat jest tylko taki jeden moment, gdzie zawsze są praktycznie mgły. Teraz tutaj jest już taka mała miejscowość. Przy okazji, jak tu jesteśmy, tutaj kolegom powiem, właśnie tutaj chcemy zorganizować tutaj w miejscowości Czarna Woda taki klub hodowców gołębi pocztowych, który by tutaj w oddziale 0299 Czersk lotował, miał swój gołębnik, a tutaj ten taki czarno-biały płot, to jest to miejsce, gdzie ten gołębnik będziemy tutaj stawiać. Mam nadzieję, że w tym roku go jeszcze tutaj postawimy. Widzimy, już konstrukcja stoi. A to jest bardzo ciekawe, bo tu obok mamy karczmę Ostoja. Karczmę Ostoja znamy, bo tu kiedyś nam Sebastian tutaj zaprosił z Reinhardem Mulem i kolegami. Waldek Piszczała między innymi byli, Radek Małolepszy. Mamy tutaj bardzo blisko lokal, czyli jak będziemy się spotykać kibicując przylotowi gołębi, to będziemy mogli miło spędzić też tutaj czas w tej restauracji. A jedziemy dalej tutaj do Czerska. No i już się, że tak powiem, skontaktowaliśmy z samochodem, który wiezie gołębie. On jest dokładnie teraz za nami. Jesteśmy przed samym Czerskiem i za chwilkę będziemy tutaj do kolegi Sebastiana na ten punkt, gdzie wczoraj też widzieliśmy, czekaliśmy na przylot gołębi. To tym razem będziemy towarzyszyć odlotowi gołębi. Miejmy nadzieję, że ta pogoda tutaj będzie taka, że dość szybko pozwoli im wystartować. One będą miały tutaj chyba do około 300 km do pokonania. Kolega je tam oczywiście, podejrzewam, napoi. Nie wiem, czy będzie karmił, ale chyba nie. Zobaczymy wszystko, to odczekamy. One muszą sobie też odpocząć, trochę tak pochłonąć, tak to nazwijmy. A będziemy za moment mogli zobaczyć, jak wystartowują. Teraz zobaczmy, widzimy, już tych mgieł tutaj nie ma. Na razie jest też temperatura tutaj wzrasta. Także jest wszystko tutaj na razie, jeżeli chodzi o te warunki do wypuszczenia, pozytywne. Nie ma też żadnego wiatru na razie. No, kiedy będzie jaśniej, to będziemy widzieć po koronach drzew, czy tam dużo wieje, czy nie. Ale to mówię, trzeba troszeczkę jeszcze odczekać. O, widzimy już koledzy z WG Mazury przyjechali tu. Ledwo co widać, ale mamy, były 5:15, tu jest jeszcze, zobaczmy, ciemno, słońce tutaj już długo się przygotowuje, do księżyc za to bardzo ładnie wygląda, ale widzimy, tak wygląda kabina, którą są te gołębie przewożone. O, koledzy teraz tutaj stają, przygotowują się, tam gdzieś mogą sobie pojechać, będziemy musieli tutaj troszeczkę poczekać, ale oni też jeszcze muszą je napoić, podejrzewam właśnie. I tutaj tak wygląda miejsce, z którego będą te gołębie wypuszczane. Popatrzmy, tutaj wczoraj, kiedy byliśmy, jeszcze raz podkreślam, o Sebastiana, tutaj gołębnik jest, którego chyba ciężko zobaczyć, ale kiedy będzie jasno, to będziemy wszystko tutaj mogli zobaczyć. O. W każdym bądź razie już są tutaj gołębie na miejscu. Widzimy, koledzy już tutaj, kolega Józef i kolega Wojciech. Wojciech. Ty nie jesteś, Wojciech, hodowcą? Jestem. Jesteś też hodowcą? Od tego roku zacząłem. Aha. I jesteście też z Grajewa tam? Tak. To jest oddział jaki? 014. Przystawiski, sekcja Grajewu. Aha. To tutaj widzę, koledzy przyjechali. Zobaczmy, teraz tutaj szukają, dopasowują kluczyki do zamków, które tutaj w tych żaluzjach są. Trzeba otworzyć, zaraz będą te gołębie, zaraz te rolety pójdą w górę. Gołębie będą miały dostęp do świeżego powietrza. O. Tu widzę samochód odklejony, międzynarodowy wspólnik gołębnik Mazury. O, proszę, gołębki są. Od razu widzimy, nie, za dużo, jak kolega Józef nam poświeci, to zobaczymy. Za dużo ich nie ma chyba w koszach, to takie po kilkanaście sztuk. Po 13. Po 13, o. Po 13, czyli
warunki dobre, one teraz sobie odetchną. No bo głapia to by tak, tak. Poruszali by się sobie. O. Wojciech ma tych kluczy dużo, to musi dopasować teraz. A, nie są poznaczone. No to. Nie są poznaczone. Jest do każdego kluczyk, ale nie poznaczony. Ja, my się troszeczkę wcześniej o godzinę spodziewaliśmy, tak mniej więcej, ale Wojciech mówił, bo był kierowcą tutaj. Czy się zmienialiście? Nie, 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 cały czas. Mgła była, tak? Duże tak, mgły. Mgła. A i remonty dróg przede wszystkim. No, no, no. Ale i tak jest wszystko dobrze, zajechali tutaj. Tak, zdrowo koledzy. No, widzimy, gołąbki są też. Za chwilę kolega Sebastian przyjdzie jeszcze. Tu trzeba będzie poczekać troszeczkę. Który tak panujecie wypuszczać? O, jak pogoda, jak nie będzie mgły. To mgły tu nie ma teraz. Tu nie ma. Ale po drodze była mgła. Lepiej. Ale mgła to lekko jest tylko. No. Tam jest taki odcinek, tutaj jak jechaliśmy, ja pokazywałem, nagrywałem, to pokazywałem, jest taki odcinek Czarna Woda, ale one nie będą tą trasą chyba leciały. To tam jest takie te lądy tak zwane, to są łąki, to jest jeden z największych takich kompleksów tutaj, że łąka w jednym, ja tak powiem, kawałku. To ma tradycję, to było chyba jedyne w Polsce dawno temu gospodarstwo łączarskie tak jakby. I tam zawsze jest mgła, o. Ale gołębie sobie teraz już będą siedzieć, a my sobie tutaj będziemy teraz wypić, czekając na kawkę. Gołębie jest ile? 600? 640, 6, coś takiego. 600, to jest około 300 km no, jest tam do Grajewa. 640 w zaokrągleniu. No, tyle mamy, na internecie możemy sobie zobaczyć. Ja podejrzewam, że film uda mi się szybciej wstawić, niż te gołębie tam będą na miejscu. Także na razie czekamy tutaj na wypuszczenie gołębi. Oto widzimy, kolega Józef i Wojciech poją te gołębie teraz. Tu wodę mieliśmy wcześniej przygotowaną. Kolega Sebastian Ostoja nam tutaj zabezpieczył ten płyn. Odstała taka jest ta woda. Tutaj ładnie teraz są wszystkie zbiorniczki z wodą uzupełniane. Jak zabraknie, zaraz też się załatwi. Ale w każdym bądź razie napojone wszystkie będą. Tutaj kolega Walizu tak około 7 chce wypuścić, tak? Tak. Zobaczymy. Będzie wszystko zależy tutaj od warunków, jakie tutaj będą pogodowe. Na razie jest bezwiecznie, niebo nie jest zachmurzone takie, także myślę, że to się wszystko uda zorganizować. O, i pomału są te gołębki tutaj wszystkie pojone. No tutaj widzimy, jesteśmy na miejscu wypuszczenia gołębi i tak właśnie się złożyło, że tu mamy WG Czersk, kolega Sebastian właśnie już dotarł do nas. Kawą zostali koledzy poczęstowani, niestety tylko kawą dzisiaj, no bo niestety konwojenci mogą tylko kawą być poczęstowani. Tu jeszcze kolega Krzysztof przyjechał, także potwierdzających mamy dużo. Zobaczmy, tak słoneczko sobie wschodzi, gołębie tam w tej budce, którą widzieliśmy, tam stoją, znaczy w budce, w tej kabinie. Widzieliśmy, jak tutaj koledzy Józef z Wojciechem poili je, także są napojone. Podjęliśmy tutaj decyzję, że będą o której wypuszczone 6:45. Tutaj już protokół też tutaj mamy taki podpisany i czekamy teraz jeszcze te 15-20 minut. Ile nam zostało? Chyba z 15 minut. 15 minut i będziemy tutaj zaraz sobie oglądać, jak one startują i przed nimi 300 km gdzieś około tam. Ponad 300 troszeczkę. Pierwotnie ten lot był planowany ze Starogardu Gdańskiego troszeczkę bliżej, to jest około 40-50 km bliżej, ale Wojciech z Sylwestrem podjęli decyzję, że oni chyba jakoś go ten wydłużą lot, a tamten jeden pozbędą się i będzie, krótko mówiąc, już niedługo finał, będzie to chyba przed finałem ostatni, nie? Nie. U was? Czy jeszcze jeden będzie jakiś mały? Ja nie wiem, jeszcze jeden nie rozmawiam. Jeszcze ten. Dobra, ale tu będziemy sobie tutaj patrzeć. W międzyczasie też tutaj czekamy na gołębie tutaj u kolegi Sebastiana. Sebastian to już podłączony system ma, on chodzi cały czas i czekamy, żeby jakiś przyszedł. Wczoraj tutaj mieliśmy lot, 141 gołębi wypuściliśmy, 119 się do wieczora zameldowało, tak? I czekamy, żeby jakieś jeszcze dzisiaj tutaj przyszły. My liczymy, że od tej godziny 7 to coś jeszcze zacznie tutaj kapać, nie? Ja myślę, że przed 8 dopiero. Przed 8? Ale pogoda tutaj jest bardzo ładna teraz, jest bezwiecznie praktycznie, zaczyna się już robić ciepło. Poczekamy jeszcze. Bardzo fajna, nie ma żadnego wiatru, nic, także bardzo ładne są tutaj warunki. Niebo widzimy też jest takie, o, bez chmur, no księżyc nawet jeszcze widać tam. My go wprawdzie mieliśmy... A takie bezchmurne to jest niedobre. Niedobre? Lazur nie jest niedobry. Się pojawią, bo tu widać, że to coś będzie przebijać, bo jeszcze... Jak są bałwanki na niebie, te
To sobie jest. Bałwanki. Tak. Kumulusy. W każdym razie jest bardzo dobre. Ja to znałem takie, jak w marynarce służyłem, było takie powiedzenie: kumulus na niebie, pogoda się niebie, nie? Aczkolwiek kolega Józef ma inne o tym, ale my sobie będziemy tutaj popatrzymy po prostu. Tam słońce wschodzi i one się będą kierować właśnie, chyba tak, tak powinny kierunek, to tak trochę bardziej na Krzycha, tak powinny chyba lecieć. No, a wy macie przed sobą jeszcze tutaj drogę powrotną, także też przy okazji życzymy. Ale zawsze powrotna droga krótsza. Lepsza. No. Kolega Józef, prezes oddziału, tak? Tak. Doświadczony hodowca, doświadczony kierowca też, także tutaj kompetentne osoby zostały tutaj wysłane na wypuszczenie tutaj gołębi. Tutaj widzimy, do wypuszczenia pozostało nam tylko kilka minut. Koledzy tutaj już odblokowują pomału te zawory, tylko zamknięcia od tych klatek. Z prawej, z lewej strony. My tak, żeby pod słońce nie być, będziemy z tej strony chyba filmować ten wylot. Zresztą przejdziemy i na tą stronę. Widzimy, Wojciech odblokuje to wszystko. Kto będzie te wajchy, ten ty czy Józef? Z jednej strony ja, a drugiej Józef. To będziemy sobie tutaj patrzeć. Postaramy się, żeby pod słońce... Postaramy się na raz, jednocześnie. Tak, i już zostało nam kilka minut tylko do wypuszczenia. Także niedługo te gołębie polecą sobie tutaj do gołębnika, tam do Grajewa. Pod Grajewo dokładnie. Później zobaczymy, czy też... Nie zdarzało się chyba, bo wy macie tak fajnie to zrobione. Widzę, że to chyba nie zostają w klatkach żadne. Nie. Z reguły, nie. No. Tosia, Bagietka, chodźcie tu. Chodźcie tu. Jeszcze 4 minuty. 4 minuty, słońce jest już troszeczkę wysoko. Troszeczkę pechowo mamy, bo tak pod słońce by najlepiej z tyłu było filmować, ale to nie przeszkadza. Ale w międzyczasie popatrzmy, gołębnik tutaj wygląda. Na razie jeszcze nic nie przyszło. Wokół mamy czyste niebo, nie ma wiatru w ogóle. O. I będziemy sobie tutaj za chwilkę obserwować, jak te gołębie będą odchodzić. A później na internecie sobie zobaczymy, kiedy będą tam przychodzić. No, już mamy tą porę, godzina 7:00, za sekundę dosłownie będzie i widzimy, koledzy tutaj, Józef i Wojciech będą je wypuszczać i... No ja nie będę mówił raz, dwa, trzy, czy kto mówi? Trzy, cztery. Mieli na raz, dwa, trzy, o i widzimy start. Pięknie wystartowały. No, krążą, jest 7:00. Z prawej, lewej strony. O, jeden tam nie wyszedł, ale już go Józef wywalił. O, tam też jeszcze spóźnialskie jakieś kurde były. Weź zobacz, czy tam z tamtej strony jest też wszystko. Ale widzimy, jedno piękne stado się zrobiło. Taka mała grupka, ale no za chwilę się pewnie połączą. Film dosłownie za moment, jak tylko do domu podjadę, zaraz go wrzucimy. No teraz poleciały w tamtą stronę, co mają lecieć właśnie w tamtym kierunku, ale one chyba wrócą. O, cała jedna grupa tylko się już zrobiła. Idą, poszły w kierunku już. Za tymi drzewami nam zginęły. Jeszcze może za chwilę wyjdą. Nie, już nie ma ich, popatrz. Tak poszły daleko, że nie widać ich. Może jeszcze zobaczymy. Kierunek obrały prawidłowy w każdym razie, bo w tamtym kierunku właśnie mają lecieć. Nie, już nie widać chyba ich nawet w ogóle. No, nie widać ich. Tutaj nic nie zostało, widzę. Ty, kolega prezes, jak ocenia? Bardzo ładny start, co? Super. O, tam są, zobacz. Tutaj. Gdzie? Tutaj. Aha, to chwilę, to już, ale tu nie widzimy ich. No nic. Widzimy. Tak wyglądało wypuszczenie gołębi. Tutaj w Czersku, na terenie, gdzie się znajduje wspólny gołębnik Czersk, a one do wspólnego gołębnika na Mazury. Tam jest las, a tu jest luka po prostu na tak, właśnie tak, to jest, że nie jest bez lasu. Bez lasu tutaj. Ale poszły w kierunku idealnie, dokładnie tam właśnie jest ten kierunek, idealnie. I zobacz, żadnego nie krążenia tu, nic, kurde, od razu. W jednej, w takiej grupie poszły, one się na pewno rozbiją tam. Na listach będziemy widzieli, jak przylatują. Także... Dziękujemy bardzo. Życzymy kolegom tutaj, Wojciechowi, bo ty będziesz kierował, tak? Tak. Szerokiej drogi tutaj pod kątem, pod nadzorem prezesa, kolegi Józefa. Także bardzo, bardzo tutaj dziękujemy i do zobaczenia tutaj. Dobry lot.